Hallo, ich bin Karolina. Cześć, jestem Karolina i w dzisiejszym odcinku nauczycie się nazw przedmiotów znajdujących się w łazience, określania ich położenia, a także czasowników, które określają zmianę położenia tych przedmiotów. Zacznijmy od nazw przedmiotów znajdujących się w łazience. Die Badewanne, wanna. Die Badewanne, wanna. Die Dusche, prysznic. Die Dusche, prysznic. Der Duschsitz, krzesełko prysznicowe. Der Duschsitz, krzesełko prysznicowe. Die Waschmaschine, pralka. Die Waschmaschine, pralka. Das Waschbecken, umywalka. Das Waschbecken, umywalka. Der Waschenkorb, kosz na pranie. Der Waschenkorb, kosz na pranie. Das Handtuch, ręcznik. Das Handtuch, ręcznik. Der Kamm, grzebień. Der Kamm, grzebień. Der Föhn, suszarka. Der Föhn, suszarka. Der Shampoo, szampon. Der Shampoo, szampon. Der Waschlotion, płyn do pielęgnacji ciała. Der Waschlotion, płyn do pielęgnacji ciała. Die Seife, mydło. Die Seife, mydło. Die Waschlappen, ściereczka do mycia. Die Waschlappen, ściereczka do mycia. Der Haken, hak. Der Haken, hak. Die Klamotten, ciuchy. Die Klamotten, ciuchy. Przejdźmy teraz do czasowników określających położenie danego przedmiotu. Są to trzy czasowniki statyczne, to znaczy, że nie wyrażają one ruchu. Łączą się również z datywem, przez co rodzajnik naszego rzeczownika ulega odmianie. Całą odmianę znajdziesz oczywiście na naszej stronie w linku w opisie. Zacznijmy od pierwszego czasownika. Stehen, stać. Stehen, stać. Liegen, leżeć. Liegen, leżeć. Sitzen, siedzieć. Sitzen, siedzieć. Pora na przykłady. Die Klamotten liegen im Waschenkorb. Ciuchy leżą w koszu. Die Klamotten liegen im Waschenkorb. Ciuchy leżą w koszu. Shampoo und Lotion stehen auf dem Regal. Szampon i płyn do pielęgnacji stoją na regale. Shampoo und Lotion stehen auf dem Regal. Szampon i płyn do pielęgnacji stoją na regale. Herr Jerke sitzt in der Wanne. Pan Jerke siedzi w wannie. Herr Jerke sitzt in der Wanne. Pan Jerke siedzi w wannie. Przejdźmy teraz do czasowników, które związane są z ruchem, czyli określają zmianę położenia danego przedmiotu. Czasowniki te łączą się z akuzatywem, przez co rodzajnik ulega zmianie. Tak jak poprzednio, całą tabelkę z odmianą znajdziesz na naszej stronie, link w opisie. Pierwszy czasownik. Stellen, stawiać. Stellen, stawiać. Legen, kłaść. Legen, kłaść. Setzen, siadać. Setzen, siadać. Pora na przykłady. Setzen Sie sich auf den Duschsitz. Niech pan pani usiądzie na krzesełku prysznicowym. Setzen Sie sich auf den Duschsitz. Niech pan pani usiądzie na krzesełku prysznicowym. Legen Sie die Klamotten in den Korb. Niech pan pani włoży ciuchy do kosza. Legen Sie die Klamotten in den Korb. Niech pan pani włoży ciuchy do kosza. Stellen Sie Shampoo und Waschlotion auf das Regal. Niech pan pani postawi szampon i płyn do pielęgnacji na regale. Stellen Sie Shampoo und Waschlotion auf das Regal. Niech pan pani postawi szampon i płyn do pielęgnacji na regale.
Wspominając o czasownikach wyrażających ruch albo czasownikach statycznych, nie możemy zapomnieć o czasowniku hängen. Czasownik ten oznacza wisieć, ale także wieszać. Hängen – wisieć lub wieszać. Hängen – wisieć lub wieszać. I teraz przykłady. Das Handtuch hängt am Haken. Ręcznik wisi na haku. Das Handtuch hängt am Haken. Ręcznik wisi na haku. Hängen Sie den Schlafanzug an den Haken. Niech pan pani powiesi szlafrok na haku. Hängen Sie den Schlafanzug an den Haken. Niech pan pani powiesi szlafrok na haku. Podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku nauczyłaś się nazw przedmiotów, które mogą znajdować się w łazience, jak die Badewanne, wanna, bądź das Handtuch, ręcznik, a także czasowników statycznych, jak liegen, leżeć, bądź stehen, stać, oraz wyrażających ruch, legen, kłaść, bądź stellen, stawiać. Wszystkie dodatkowe informacje, jak odmiana rodzajnika po czasownikach statycznych i wyrażających ruch, oczywiście znajdziesz w linku w opisie. Odsyłam Cię do naszej strony. Mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia. Tschüss!